Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Analog Fotopasja. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją odcinka z zeszłego tygodnia o Zenza Bronika S2A. Poprzedni odcinek był teoretyczny, ten odcinek będzie już praktyczny z terenu. Zapraszam. Więc tak jak zwykle, początek to mierzenie światła, oczywiście znalezienie kadru odpowiedniego, ale no, musimy zmierzyć światło. Ja chcę tutaj zastosować przysłonę 8. Boże, co to mi się, jaka tam przysłona była? Przysłona 8, dobra. ISO 200, 1/10 sekundy, ale zbiera mi z nieba, no zewsząd. A jak wezmę tak, 1/6 sekundy. Dobra, to teraz zrobimy jeszcze taki myk, że pójdziemy teraz do tego drzewka. Pójdziemy do drzewka i zmierzymy gdzieś, jak nie wpadnę do wody, to zmierzymy sobie gdzieś na tym drzewie. Powiedzmy tak jak tutaj. Mamy 1/8. Tam jest 1/6. No i wam powiem szczerze, tutaj to jest w ogóle 1 sekunda, nie? 1/4 teraz nawet wychodzi, 1/6, 1/5. Wiecie co? Ja to zrobię. Przysłona 8, 1/6 sekundy, 1/5, tam ciekawe, on bym się jeszcze wywalił. Dobra, idziemy do aparatu. No dobrze, pozostaje ustawienie odpowiedniego kadru, czyli wyjmujemy lupkę. Muszę trochę przekręcić. Ok. Mamy przysłonę 8 i mamy tutaj, mówiłem 1/6, a mam tutaj do wyboru 1/4 lub 1/8, więc zrobimy, dobra. Nie, zrobimy 1/4. Sekundy. Tak zrobię. Uwaga. Pierwsze zdjęcie moje tą piękną broniką. I co? Aha. I nic. Bo muszę wyjąć szyberek. Więc wyjąłem szyberek. I jeszcze raz teraz. Teraz będzie pierwsze zdjęcie tą piękną zenzą. Pięknie. Dobrze, to kręcimy jeszcze raz do dwójeczki. A i ten piękny strzał teraz. A, jakby coś się miało urwać w tym. Dobrze, mamy dwójeczkę. I teraz muszę tylko wyostrzyć na to drzewo. Już. Dobra. Mam wyostrzone. I drugie zdjęcie. Pięknie. Zobaczcie, co się dzieje. Muszę was uświadomić. Mamy 1 grudnia.
w Niemczech. Ja jestem w swetrze, ok, mam czapkę, bo jest po prostu mokro. Jest mokro. Zobaczcie. No normalnie trawa zielona, a tam kwitną jakieś kwiatki. Mamy tutaj pogodę nieźle sfiksowaną i w miejscowości faktycznie, w której mieszkam, śnieg jest jakieś 2 dni w roku przy dobrych układach. Tak więc szkoda. Wiem, że już w Polsce macie śnieg i jest super, a u nas jest tutaj zielono i w sumie też jest super. Tak więc ten kadr dokładnie z tym drzewkiem po środku i z tą zieloną trawą jak dywan, zaraz działamy. Kochani, kwestią małego podsumowania, Zenza Bronika to naprawdę świetny aparat. Kwestia wiedzy i chyba przyzwyczajenia się do tych kilku niedogodności, a ja chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek ze mną w roli głównej, bo słuchajcie, to jestem ja w wieku 4 lat. Taki oto Przemek. To jestem ja w wieku 4 lat i wyobraźcie sobie, jak ja stary muszę być, że ja miałem robione takie zdjęcia takim aparatem. I teraz kolejny vlog. Będę robił, przeniesiemy się w czasie, bo będę robił sobie takie zdjęcie takim aparatem. Więc zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek Analog Fotopasja. A na dziś to koniec. No i jak zwykle muszę Wam pokazać negatywy. Negatyw to Rolei Super Pan 200, bo wyszły świetnie. Po prostu świetnie. Tu mamy tą kropelkę. Negatywy są tak mega wyraźne. No podoba mi się to szkło w Bronice. Muszę Wam powiedzieć, że na 100% będę nią fotografował, bo zobaczcie, zobaczcie co tutaj jest. No bardzo, bardzo chcę zrobić jeszcze tą Zenzą jakieś portrety. No bardzo mi się podoba to, co wyszło. Więc jest kontrastowe, fajne. Wołałem to oczywiście w Rodinalu 1.50. Co tam Wam jeszcze o tym mogę powiedzieć? Tak więc wyszło to naprawdę. Zobaczcie, to mi się... To będę bankowo przerzucał na papier. To będzie na 100% na papierze. Tak więc no wyszło to naprawdę, naprawdę fajnie i no myślę, że jeśli ktoś szuka jakości, no to Zenza daje naprawdę bardzo, bardzo dużą jakość. Może mniejszą przyjemność z fotografowania, ale jakość zdjęć jest na pewno super.